Tramwajowy remont na Okopowej. Łódź będzie mieć kody QR jak w Warszawie. Nowa zajezdnia MZA na Pochocińskiej. To był zwykły poranek w Wydziale Parkowania ZDM. Czy Palma, która będzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym. Wyjątkowo w środę, 11 września. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć Ksiądz i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym. I dzisiaj wyjątkowo się widzimy w środę, ale i tak tych tematów jest całkiem niedużo. Niemniej nie przeciągamy i zaczynamy standardowo od awarii Vince Segmentera. Jak widzicie, jestem w trochę wyjazdowej lokalizacji i trochę jeszcze jestem chory, więc jak coś, mój głos trochę jest inaczej. No, inaczej po prostu brzmi. Wracając do meritum, mamy windy, tutaj nie działają z 3 metra, 4 konkretnie. Mamy windę na Stadionie Narodowym, ta już nie działa od 2 tygodni i pozostałe są od tego tygodnia nie działają na Stokłosach, Placu Wilsona i Stadionie Narodowym. W skrócie, na Stadionie Narodowym aktualnie nie działają 2 windy, jedna od tego tygodnia, a druga od już 2 tygodni. Tymczasem Metro Warszawskie nas informuje, że już aktualnie ta TBM Anna wydrążyła mniej więcej 1/3 swojego pierwszego odcinka, a właściwie nawet trochę więcej. Na trasie, bym powiedział może takie 2/5, no takie 2/5 wydrążyła na trasie od komory startowej za stacją metra Karolin do stacji metra Chrzanów, wydrążył już faktycznie swój odcinek. Tu widzieliśmy, że w tym miejscu była na koniec sierpnia 2024, teraz mamy już 11 września i jak widzimy, całkiem ładnie się tutaj drąży. Ja wiem, że jest środa i w teorii teraz by była aktualizacja tych danych, ale ten odcinek nagrywam, teraz jest godzina pierwsza, dochodzi w nocy, więc ze samego rana ten film będzie, także niestety najnowszych informacji jeszcze nie zobaczycie. Niemniej jak coś, przechodzimy sobie do informacji tramwajowych, które pewnie już wiecie, bo jak jeździcie tramwajami na Okopowej, to wiecie, że tramwajów tam teraz nie ma. Faktycznie tramwaje zniknęły na ten teraz tydzień. Od 7 do 15 września tramwaje zniknęły z Okopowej, od Kercelaka do Ronda Drosława. Jadę teraz po prostu objazdami, no jedynka jedzie głównie po prostu objazdem, a 27 po prostu sobie zniknęło. Dlatego też linia 22 jedzie teraz na nowej, zmienionej trasie, bo jedzie po prostu do cmentarza Wolskiego, a jedynka jedzie po prostu Aleją Solidarności dalej i Jana Pawła II. Po prostu całkowicie omija ten nieprzejezdny w tym momencie odcinek. Jeździ też oczywiście linia autobusowa Z2, która funkcjonuje na trasie właśnie zamkniętej, czyli na Okopowej, od Centrum Handlowe Arkadia, nietypowo nie od Ronda Drosława, tylko od Arkadii i jedzie dalej bezpośrednio właśnie Okopową do pętli na przystanku Okopowa. Także taka dosyć ciekawa trasa linii autobusowej. Sam chętnie bym się nawet w sumie o nią przejechał, może mi się uda. Niemniej jak coś, tutaj prace są realizowane, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe i również jeden przejazd drogowy w tym miejscu. Ten przejazd zostanie zamknięty, no właściwie jest, będzie zamknięty jutro, za mniej więcej godzinę od czasu, w którym teraz to nagrywam. Czytaj, wcześniej rano o północy, północ 15, 12 września zostanie zamknięty przejazd drogowo-torowy w tym miejscu na Anielewicza z skrzyżowaniem z ulicą Okopową. I będzie oddane do użytku rano o 16 września, czy tutaj 3:30. Dlatego też linia autobusowa, dwie linie autobusowe, jedna nocna, jedna dzienna, N41 i linia 180. Jadą aktualnie objazdami. Objazd polega na tym, że autobusy jadą sobie prostą całą trasą. A mnie wiecie, czekajcie, gdzie to jest? Tu. Autobusy, ponieważ nie mogą skręcić w tym miejscu w Anielewicza, po prostu jedą dalej prosto do ulicy Żytni, gdzie następnie zawracają i wracają Okopową bezpośrednio do Anielewicza. W drugą stronę nie ma tego objazdu. Co do N-ki, tam jakoś trochę jest jeszcze inny objazd, niemniej tak to mniej więcej w dużym skrócie. Niedługo się to zakończy. Taki remoncik w tym miejscu jest tu aktualnie realizowany, jeżeli chodzi właśnie o tą trasę tramwajową. Tramwaje nie chciały tego wszystkiego robić w wakacje, żeby po prostu nie było, że całą wolę zamykają i dlatego też robią to etapami. Spokojnie, to nie jest ostatni etap. Jeszcze trochę tych etapów, jeżeli chodzi o te remonty, w najbliższym czasie będzie. Kolejna informacja to jest pożegnanie. Tutaj faktycznie tramwaj warszawski, dlatego też Sona jeszcze to nabiała. Robert Kościelny odszedł po ciężkiej chorobie. Był związany z tramwajami warszawskimi od 2007 roku jako członek nadzorczy i tak tam był cały czas. Zmieniały się tylko jego faktycznie funkcje. W latach 80. XX wieku był działaczem opozycyjnym opozycji demokratycznej, no i też był nawet posłem przez jakiś czas, więc faktycznie łączymy się tutaj w nazwę współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego.
No i faktycznie, jakby to nie wiedział, jak wyglądał, to mamy zdjęcie. Idziemy dalej już do trochę pozytywniejszych informacji, a mianowicie tramwaj do Wilanowa. Kolejne zamknięcia. Tym razem Egejska jest zamknięta od 11 do 18 września, w związku z tym, że trzeba po prostu połączyć odwodnienie, które tam jest. Jakbyście nie wiedzieli, która to jest ulica Egejska, już Was informuję. Ulica Egejska w tym miejscu się ciągnie, to jest po prostu wyjazd z całego tego osiedla, jeżeli chodzi o Stegny Południowe. I w tym miejscu był tu wjazd z Wiana Trzeciego, przynajmniej mi się wydaje, że chodzi o ten wjazd. I ona aktualnie jest po prostu zamknięta na ten czas, bo trzeba zrobić połączenie z odwodnieniem, które właśnie się znajduje po części tej, że też i ulicy. A może też w jakichś różnych miejscach, w różnym innym miejscu jest to zamknięte. No tak czy siak, na Egejskiej mogą być występować utrudnienia w aktualnym momencie. A jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa, też otwiera już po części nowe ulice z ulicy Goworka i w ulicy Goworko można aktualnie wjechać z ulicy Chocińskiej. To jest dobra informacja. Tutaj bezpośrednio na samej górze tramwaju do Wilanowa i na samej końcówce. Aktualnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Tutaj te dalsze jakby ulice są cały czas pozamykane i przejazd ze spacerowej w spacerową również jest zamknięty, ale to nie jest problem. Ulica Chocińska tu dla tych okolicznych mieszkańców faktycznie jest już przejezdna, to jest na pewno duża, dobra informacja. Przydałoby się, żeby ten jeszcze przejazd rowerowy w tym miejscu był przejezdny, bo on faktycznie by mi się przydał w codziennym użytkowaniu. Niemniej to już faktycznie zostało oddane do użytku. Kolejne tam informacje, jeżeli chodzi o jakieś kolejne otwarcie, będę Was informować, jak nastąpią, więc nie będę mówić, co tu jest planowane. Zresztą o tym już mówiłem w poprzednich, mniejsza z tym. Tymczasem Poznań planuje tramwaj na Dębnicę, ale na razie potrzebne są jak zawsze pieniądze. Dopóki pieniędzy nie ma, tylko i wyłącznie, żeby patrzeć sobie na ładne wizualizacje danej projekty. Plan zakłada wydłużenie trasy tramwajowej właśnie z aktualnych Dębnic do Kliny Dębickiej w tym miejscu. Trasa zakłada też tu przebudowę tego torowiska tramwajowego na tym całym odcinku wraz z budą tutaj całkiem ładnych, masywnych, pięknych wiaduktów tramwajowo-rowerowych. I już Wam pokazuję na wizualizacjach, jak to by wyglądało. Całkiem odjechana trasa. No i tak, to byłaby pętla krańcowa, posiadająca trzy tory dla tramwajów, które by po prostu kończyły swoją trasę bez obsługi pasażerskiej. Przystanki tramwaje, pasażerowie by wsiadali i wysiadali na przystankach krańcowych i początkowych. Byłaby to też wspólna pętla autobusowo-tramwajowa. I by powstał nowy wiadukt. To mam akurat właśnie projekt tego wiaduktu. Tu byłoby całe nowe skrzyżowanie, by musiało być wybudowane też w tym miejscu, jeżeli chodzi o przebudowę. A to jest ten właśnie wiadukt wspólny dla pieszych, rowerzystów i dla tramwajów. Powiem Wam, że nie będę nawet nagrywał taką inwestycję. Ja wiem, że Poznań jest daleko i nieprzyjazne są dojazdy tam, bo po prostu są załadowane całkowicie pociągi. Niemniej, no, brzmi to całkiem ciekawie. No, jakby budowali, to może bym się nawet tam wybrał, żeby to nagrywać. Niemniej, jak widzicie, tak, trasa oczywiście całkowicie nowym standardzie z zielonymi torowiskami tramwajowymi. Dużo też przebudowy, jeżeli chodzi o same prace, jeżeli chodzi o okolice. Więc całkiem ciekawa koncepcja takiej też nowej inwestycji. Zobaczymy, co ostatecznie z tego wyjdzie. Jak chcecie poczytać sobie więcej na temat tej inwestycji, bo ja to tak dosyć ładnie uogólniłem i skróciłem, to macie do tego link w opisie i w karcie, więc możecie sobie zerknąć. Tylko sobie kliknę, żeby to było faktycznie jako mniejsza z tym. To jest. Dobra. Więc jak coś, możecie sobie oczywiście na to zerknąć i dokładnie zobaczyć, bo tu faktycznie w tym artykule jest całkiem dużo opisane i dokładnie można zobaczyć, o co tu chodzi. Tu, jak powiedziałem, byłyby właśnie przewidziane... A nie, ja was przepraszam, powiedziałem trzy tory. Cztery tory byłyby w tym miejscu odstawcze i nawet można byłoby jeszcze zawracać, więc jakby faktycznie, jeżeli chodzi o możliwości manewrowania tutaj tramwajowe, byłoby ich całkiem dużo i przystanki krańcowe i początkowe byłyby wspólne i dla autobusów, i dla tramwajów, więc naprawdę całkiem na bogato. A... Już myślałem, że coś jest bardziej odjechanego, ale na szczęście nie. I z tego co widzę, przystanki byłyby zrobione w sensowny sposób, czy te przesiadki pomiędzy tramwajem i autobusami byłyby zrobione sensownie. Co to oznacza? To znaczy, że to tramwaj wjeżdżałby z tej strony, miałby przystanek w tym miejscu krańcowy i tu byłby od razu przystanek początkowy dla autobusów, więc przesiadki byłyby wygodne. Tak samo byłoby w drugą stronę, autobusy by podjeżdżały na ten przystanek w tym miejscu, by wyrzucały pasażerów i to byłby przystanek początkowy dla tramwajów. No, brzmi to faktycznie całkiem dobrze i całkiem sensem. Jestem faktycznie za tego typu koncepcjami, jeżeli chodzi o węzły przesiadkowe. Możecie sobie poczytać jak coś. Tymczasem w Łodzi też są zmiany i to już za chwilę, bo od 1 października pojawią się we wszystkich pojazdach kody QR. Tak samo jak w Warszawie. Będziemy aktywować bilety. Czy to musimy sobie kupić bilet w aplikacji mobilnej, czy to bankowej, czy to jakiejś specjalnej. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, kupujemy sobie bilety, a później, żeby je aktywować, wchodzimy i skanujemy sobie ten kod QR.
bo on jest według mnie warszawski, jest całkiem dobry i sam jestem w żalu, bo nie mogę korzystać z tego, no bo mam kartę miejską, ale skoro w Łodzi będę mógł z tego korzystać, to może i dobrze. Nie będę ukrywać, że nie jeden raz miałem tak w Łodzi, że na szybko kupuję bilet i zazwyczaj już w tramwaju. Oczywiście z biletem trzeba być już w tramwaju, więc ta nowa koncepcja mi się podoba. Tym bardziej, że lubiłem szukać, macać te kody QR gdzieś tam po suficie. Przy każdych drzwiach, tak samo jak w Warszawie, będą kody QR i mają już obowiązywać od 1 października. Chodzi głównie o gapowiczów, którzy po prostu, wiecie, kupowali bilet, kiedy kanał wchodził do tramwaju, bo tak się dało. Także jak coś, takie nowe koncepcje, więc to się powinno pojawić już niedługo. Tymczasem jak coś, 22 września, czyli jeszcze za 11 dni, ma się pojawić dzień bez samochodu. Będzie oczywiście WKD. Na całej linii WKD będą bezpłatne przejazdy dla wszystkich osób, po prostu kasowniki nie będą działać i będzie można się spokojnie przejechać czy do Grodzicy Mazowieckiego, czy do dowolnej lokalizacji. Więc jak coś, dzień bez samochodu tym razem będzie w niedzielę i można sobie na spokojnie jeździć. W niedzielę to jest dobra informacja, bo wszyscy właściwie możemy skorzystać. Znaczy, no wszyscy, ja zazwyczaj akurat w weekendy pracuję, no ale znaczy, w sumie pracuję w każdy dzień tygodnia. Niemniej, jak coś, można się faktycznie przejechać komunikacją miejską. Oczywiście cały warszawski transport publiczny będzie, czy koleje mazowieckie będą też bezpłatne na całej sieci, tego nie wiem, bo w tym momencie jeszcze nie ma na temat tego informacji. A jak będzie w innych miejscach, to się niedługo pewnie dowiemy. Kolejny mniejszość z tym, który pojawi się już raczej bliżej weekendu, zresztą zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem MZA kupił nową zajezdnię autobusową na Płochocińskiej. MZA jeszcze nie ma tramwajów. Może i dobrze zresztą. Mają parę swoich teorii trolejbusów, ale to bardziej grup miłośników komunikacji miejskiej. Niemniej, MZA kupił zajezdnię na Płochocińskiej. Gdzie ona się znajduje? No to była zajezdnia, tylko nie MZA, tylko inna. I tamten przewoźnik już się wyniósł z Warszawy i zajezdnia w tym miejscu się znajdowała. Aktualnie ona jest przygotowana pod autobusy gazowe, które obsługiwały parę linii. Mało ich było, no i też się w związku z dużymi cenami gazu faktycznie tamta spółka zwinęła. Niemniej, czy tam, no nawet firma. Niemniej MZA kupi po prostu od nich i autobusy, i całą zajezdnię i będzie z niej korzystać już od nowego roku. Natomiast na razie będą tam realizowane prace, jeżeli chodzi o wynajem, jak i również przebudowa tej zajezdni, bo MZA widzi potencjał w tym miejscu, bo po prostu jest dobra lokalizacja, jeżeli chodzi o przyłącze energetyczne i będzie na spokojnie można tam ładować autobusy elektryczne przez całą noc. Co to oznacza? Oznacza to, że autobusy nie będą się ładować pantografami na krańcach, tylko po prostu będą miały baterię, która im wytrzyma na całą dobę. Według mnie to jest lepsze rozwiązanie, bo nie nabija się tych cykli w nieskończoność na autobusach, a wiedząc, ile autobus przegubowy jest w stanie przekazać na jednej baterii, to mnie trochę przeraża, w sensie z pantografem, to jest po prostu jakiś dramat. No ale to jest może jakaś dobra koncepcja. Faktycznie MZA oczywiście już teraz ma właśnie przetarg na i czekamy na te autobusy, które mają się pojawić na przełomie stycznia i lutego 2026. Czyli jeszcze za jakiś czas to będzie 80 pojazdów, 30 autobusów 12-metrowych i 50 autobusów przegubowych, ale jest też koncepcja, że MZA chce kupić kolejne autobusy elektryczne, które by właśnie wszystkie stanowały mniej więcej tutaj i byłoby ich łącznie 240, z czego dodatkowe to zamówienie to byłoby na 160 autobusów, 20 minibusów o długości 9 metrów, 60 pojazdów 12-metrowych i 80 przegubowców, więc całkiem dużo tego tutaj byłoby. A sama ta zajezdnia, która w tym miejscu się znajduje, jest całkiem nowoczesna. Tam zajezdnia, bo tak jak powiedziałem, ma infrastrukturę, jeżeli chodzi o przyłącza gazowe dla tych autobusów, które tam się znajdowały, jak i również ma nową halę napraw, która została w tym miejscu budowana w 2008 roku. Więc jak coś, takie ciekawostki, a stary najemca, czyli jak on się tutaj nazywa, już mam mowy, czekajcie, firma ITS Malczewski wypowiedziała umowę ZTM-owi dosyć dużo jeszcze lat przed upływem, 3 lata przed upływem, a został zdobyty ten kontrakt w 2017 roku z powodu właśnie, tak jak powiedziałem, wzrostu cen gazu. Więc jak widzicie, tak to wygląda, takie ciekawostki, jeżeli chodzi o MZA i autobusy elektryczne. Tymczasem przechodzimy sobie dalej, a mianowicie, tak jak powiedziałem, jest aktualnie realizowany remont na Kopowe i Anielewicza. Dlatego też, tak jak powiedziałem, linia 27 zniknęła i linia 1 jedzie objazdem, 22 nie dojedzie do Piasek, tylko jedzie do cmentarza polskiego zamiast linii 27, a linia 180 i N41 jedzie objazdami, natomiast Z2 jedzie za tramwajem. Tymczasem karta ucznia, warszawskiego ucznia, istnieje i ona jest dla kogo? Karta ucznia jest dla wszystkich warszawskich dzieci i dla dzieci, które chodzą do szkół w Warszawie.
Także jeżeli uczysz się poza Warszawą, a jesteś, mieszkasz w Warszawie, to Ci przysługuje. Jeżeli nie mieszkasz w Warszawie, a uczysz się w Warszawie, to Ci przysługuje. I jeżeli mieszkasz w Warszawie i się uczysz w Warszawie, to też Ci przysługuje. Więc całkiem dużo jest tych osób, jeżeli chodzi o to. Wszystkie te osoby mają na czas edukacji tej podstawowej i licealnej, z tego co pamiętam, bezpłatne przejazdy w całej taryfie warszawskiego transportu publicznego, czyli i koleje mazowieckie, i wukatki, i autobusy lokalne, pierwsza, druga strefa, wszystko macie w pakiecie na czas nauki. I macie dwie opcje, jeżeli chodzi o karty miejskie. Albo po prostu macie swoją nową e-legitymację, która aktualnie jest wydawana i na niej najprawdopodobniej, jeżeli wasza szkoła jest bardziej ogarnięta i podpisała umowę z UTM-em, po prostu macie wgraną bezpłatną wejściówkę do metra i po prostu przekładacie tą kartę i tyle. Nie pokazuję wam, że macie kartę ważną do kiedyś, tylko po prostu pokazuję wam przyjemnej podróży, czyli po prostu jest wejściówka wgrana na maksymalnie 8 lat. A jeżeli nie, to po prostu macie legitymację, ona zazwyczaj wam już powinna wszystko dać. W sensie, jeżeli macie papierowe legitymacje, to musicie mieć te plastikowe, natomiast jeżeli macie e-legitymacje, to one wam całkowicie wystarczają i właściwie możecie już na nich jeździć. Przynajmniej to zrozumiałem z tego artykułu. Jak coś pokręciłem, to piszcie w komentarzach. Jest to trochę, no jest to pociągnięte, pokręcone. Wolałem, jak każdy miał swój plastik, kartę miejską i po prostu miał już tą jedną kartę miejską wyrobioną, korzystał z niej w nieskończoność i jak się mu kończyło, to po prostu ładował na nią kartę miejską. Przynajmniej ja tak lubiłem, jak to było w starym systemie. Zresztą sam na bezpłatne przejazdy się załapałem na krótki czas, no ale korzystałem z tego. Zresztą tak samo jak na te wszystkie programy dla osób młodych. Z 300 plus najdłużej chyba korzystałem. A z 500 plus to nie wiem, przez może 2-3 miesiące, więc jakby... Mnie te wszystkie programy, że jesteśmy fajnymi dziećmi, jakoś omijają. Niemniej idziemy sobie dalej do ZDM-u, a mianowicie poprawiamy bezpieczeństwo na Chodeckiej. Otrzymaliśmy finansowanie na budowę nowego ronda. To jest te rondo, które zostało budowane przez metro warszawskie, przez Gulermark w ramach budowy właśnie metra i wtedy powstało tutaj rondo, żeby rozładować ruch w tym miejscu, a teraz ma powstać już docelowo. ZDM zostało dofinansowanie i chce rozpocząć prace budowlane w tym miejscu w 2025 roku, więc to już niedługo. To oczywiście jest więcej inwestycji tych planowanych, natomiast ja wam pokażę ciekawostki, jeżeli chodzi o to nowe rondo. W ramach tutaj tego też będzie przebudowana ulica obok, ale to ważniejsze dla mnie jest coś innego, co się przynajmniej w tym projekcie. Czy mi się to przyciąga? O, przyciąga się. Ciekawostki są dwie. Po pierwsze to, że wszystkie drogi rowerowe, chodniki, przejście dla pieszych i tak dalej będą przebudowane i trochę nowych elementów zieleni. Wraz z nowymi zataczkami autobusowymi na wszystkich wlotach. Wszystkie wloty będą na poziomie jednego pasa w każdym z kierunków, czyli po prostu będzie to małe ronda, nie tak jak z tego co pamiętam, to jest podwójne. Czyli po prostu po dwa pasy w każdym kierunku, a nie jest to rondo turbinowe, więc trochę trudniej się na nim połapać, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Będzie trochę też nowych miejsc parkingowych, z tego co pamiętam, ZDM zaplanowane. Ale najciekawszy element w tym projekcie jest to. To tutaj na czerwono, czego wy pewnie nie widzicie, ja wam to przybliżę za aktualnie, co tu jest napisane, bo to jest bardzo ciekawe. Czekajcie, jeszcze. Okej, okay, dobra, tyle wystarczy. No jak macie, oglądacie to na komputerze, to może zobaczycie, jest napisane rezerwa na torowisko tramwajowe. Więc tak, tramwaj na Zielono-Białękę jest już w projektach, wszystkich planach na przyszłość i jest to torowisko tutaj. Bo faktycznie wzdłuż tej ulicy ma tutaj w przyszłości powstać torowisko tramwajowe, które będzie się ciągnąć właśnie bezpośrednio na tym samym odcinku, dalej prosto przez Kondratowicza na Zielono-Białękę. Więc tutaj ta cała rezerwa, tam gdzie są te wszystkie parkingi wzdłuż cmentarza, one całkowicie stamtąd wylecą w powietrze, najprawdopodobniej, no samochody pewnie będą już parkowane, ale parkingi wylecą w powietrze. Może efektownie to zrobią w tramwaj warszawski, wiecie, takie czsz. Niemniej wszystko wejdzie w powietrze i tam pojawi się tramwaj. Według mnie dobre rozwiązanie. Oczywiście mieszkańcy pewnie będą marudzić, bo tam mieli swoje miejsce parkingowe. Na Zielono-Białękę na pewno chciałaby mieć ten swój tramwaj, a jakoś tam musi dojechać. Oczywiście tu w przyszłości też jest pozostawiona rezerwa na drugą jezdnię, która raczej nigdy nie powstanie, tak samo jak most, który cały czas jest blokowany przez mieszkańców Żoliborza, o czym mówię cały czas. Dobra, idziemy dalej. Gdyby był ten most, to by ten tramwaj Zielono-Białęki do M1 dojechał w śmieszne, nie wiem, 35 minut, a tak będzie jechać do Wileńskiego i później trzeba się przesiadać jeszcze. A tak prościutko by sobie strzelił na Żoliborz, tylko i wyłącznie tramwaj, mieszkańcy by byli zadowoleni wszyscy, bo i Brudne by miało szybki dojazd do M1, korkującą toruńską, no i mieszkańcy też mieliby lepsze połączenie z drugą częścią Warszawy i z jednej i z drugiej strony po prostu byłoby lepsze połączenie nie przez zakorkowaną trasę toruńską, która jest zakorkowana przez mieszkańców z kolei Wesołej, którzy uniemożliwiają budowę tunelu, a właściwie o wschodniej obwodnicy Warszawy. Dobra, dosyć o mieszkańcach i o tym, co jest blokowane, bo nie wyjdziemy z tego mniejsza z tym, a jest mało tematów, właściwie to już zostały nam trzy ostatnie. Czytaj, to jest po prostu mój ulubiony temat dzisiejszy.
To miał być zwykły poranek w wydziale parkowania z DM. Nasi pracownicy otrzymali powiadomienie z systemu, że jeden z parkometrów nie daje oznak życia. Zazwyczaj wystarczy pojechać na miejsce i zasetować urządzenie. Tym razem nie było to możliwe. Po przybyciu na ulicę Czubatki na Ochocie jedyne co znaleźliśmy to dziura w ziemi. Ktoś wyrwał parkomet razem z jego fundamentem. Ja to czytałem sobie na Facebooku, jak zawsze, te posty zdrowe i miałem takie, co? Parkomet wyrywali, ja nie mogę. A to nie jest tak, że nie było podchodów. Ci inaczej mieli podchody. Najpierw chcieli od góry, od boku, od dołu. Próbowali w różny sposób dostać się do tego, co jest w środku, czyli do pieniędzy. Bo wiadomo, że można płacić gotówką i kartą. No i niestety chyba większość osób płaci kartą, bo gotówki w tym parkmatrze było 100 zł. Przynajmniej tak wynika z informacji ZDM-u. Nie wiemy, czy udało mi się faktycznie otworzyć ten parkomat. Wiemy, że było w nim 100 zł, więc niedużo. Wiemy też, ile maksymalnie może mieć taki parkomat. Jeżeli kwota się zbliża do 4000 zł, to przyjeżdżają i wyjmują pieniądze z niego, więc maksymalna kwota, która może się znajdować w parkometrze, to jest 4000. Całkiem dużo bym powiedział mimo wszystko. Niemniej, no, dosyć kuriozalna sytuacja. W sensie, nie będę ukrywać, że co? Wyrwać parkomet z fundamentami? Ja nie mogę. Oczywiście sprawa jest policji, natomiast najciekawszy element był później opublikowany, bo faktycznie mieszkańcy znaleźli parkomet, który po prostu leżał pod Warszawą w lesie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych naszych warszawskich włamanaczach, którzy najpierw chcieli obrabować parkomet, po czym się okazało, że właściwie nic w nim nie ma, no i go wyrzucili gdzieś pod Warszawą. No jak tak można? No biedny parkomet, co on będzie mieć teraz za spełnienie? Oczywiście parkometry nie są z demo, tylko są wykonawcy, które po prostu je utrzymuje i są na ubezpieczone od tego typu rzeczy. On wróci na swoją lokalizację, nawet jeśli nie jeden, to inny. Tymczasem drobne zmiany na Saskiej się już faktycznie pojawiły, trochę więcej zieleni, trochę więcej w związku z nowymi miejscami parkingowymi i tutaj faktycznie też tego, internet by się skończył, więc niestety ja tego nie pokażę lepiej, bo tu gdzie jestem akurat nie ma zasięgu. Niemniej, faktycznie trochę tych nowych miejsc parkingowych tutaj udało się wprowadzić, no i oczywiście w ramach budowania SPPN-u na tej całej części jeszcze tych więcej miejsc parkingowych będzie prowadzone poprzez te jednokierunkowe drogi, więc jak coś faktycznie takie ciekawostki tutaj jeszcze dla Was mam. No i na koniec Palma. Palma będzie mieć nowego właściciela w Warszawie. Jest taka jedna palma, która się znajduje na lądzie generała Charlesa de Gaulle'a. No i faktycznie ta palma jest instalacją artystyczną, ale już trochę się starzeje, bo ona troszeczkę ma lat. Dokładnie ile? 22 lata. Całkiem dużo. Jest już w Warszawie od 22 lat, czyli pojawiła się w tej dekadzie i w sumie to ma dokładnie tyle co ja, więc jestem pod wrażeniem, że ja się aż tak źle nie starzeję. No dobra, ja nie jestem cały czas na dworze. Niemniej palma będzie aktualnie naprawiana. Jest teraz własnością Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które pozyskało specjalne finansowanie na jej naprawę. Będą wymienione i liście, i sama kora. No jak i również oczywiście same fundamenty, które są w środku, te stalowe, metalowe. I to będzie teraz tam realizowane, będzie naprawiona i będzie odsłonięta i zakończona razem z otwarciem nowego MSN-u, który już w końcu wiemy, mamy oficjalną datę, że oficjalnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej ma zostać oddane do użytku już właściwie za 2 miesiące. No właściwie to miesiąc z kawałkiem, 1,5 miesiąca. 25 października ma zostać oddane do użytku nowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Przez 3 tygodnie, z tego co zrozumiałem, będzie w miarę bezpłatne i będzie prezentować całe nowe centrum Warszawy. No czyli to, co zazwyczaj się robi, czyli oczywiście pokazuje się to, co jest, się buduje w okolicy, po prostu to, co jest aktualnie na topie. Niemniej nie będę ukrywać, że w sumie czekam i rzecz jasna, jeżeli będzie jakieś wejście do mediów, również z Muzeum Sztuki Nowoczesnej będę robić i wpadnę tam, bo jak byłem ostatnio i mi opowiadali przez o pół godziny o tym, jak oni pozyskiwali recepturę białego betonu, byłem naprawdę pod wrażeniem. I jestem ciekawy, co tym razem się dowiem o budynku MSN-u. Byłem w środku, ciekawie to wyglądało podczas budowy, ciekawe jak to będzie wyglądać już, kiedy faktycznie zostanie oddane do użytku. Wiem, że dla większości budynek MSN-u to jest ten biały kloc, jak ktoś z Was nie wie, tam przy Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej, no to jest to biały kloc. Ale faktycznie jak pomyślę, jak on będzie wyglądać bez tych wszystkich rusztowań i jakie są koncepcje, jak będzie on faktycznie wykorzystany, to powiem Wam, że to faktycznie będzie sztuka nowoczesna. Tylko zazwyczaj sztuka nowoczesna jest tak odjechana w przyszłość, że my jej jeszcze nie rozumiemy. Więc może i dobrze. Natomiast czy on musiał być konkretnie w tak kluczowej lokalizacji, to może i dobrze, bo nowoczesność tam wejdzie do centrum. Dobra, zresztą tu już moje własne opinie wchodzą.
a zamknięcie tunelu Złotej to chyba nikt nie jest zadowolony, prawda? No właśnie, też tak sądzę. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmów, kliknijcie subskrypcję, jak i ten dziwny dzwoneczek. Jak to już zrobiło ponad 17 366 osób, za co Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam też za to, że tutaj jest Was coraz to więcej i również i patronów, bo jak coś możecie kliknąć, wejść na Patronite, kośnika Wizjonerz i mi pomóc w realizacji tych filmów. Niedługo będą specjalne gadżety również ode mnie dla patronów. Aktualnie jestem w trakcie uzyskiwania tego i raz do roku będę mieć specjalne gadżety dla patronów i również też z wyższych poziomów będę mieć coś jeszcze ekstra, więc będzie trochę ciekawiej z takich różnych rzeczy. No i oczywiście to wszystko, co nam się dzieje, czyli za kulisami, które się pojawiają co 3 dni. Cały czas się pojawiają, tych odcinków jest już ponad chyba 230, więc z tego dosyć potężna dawka. Niemniej dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście cały czas, bo dzięki Wam pojawiają się nowe koncepcje, jeżeli chodzi o współpracę i nawet różne ciekawe rzeczy będę mieć dla Was. To więcej niedługo, bo na pewno będę mieć jeszcze dla Was jakieś parę atrakcji, może parę ciekawostek i trochę więcej informacji Wam pokażę. Właśnie jeżeli chodzi o nowe współpracę. Jak się wszystko uda, mam nadzieję, że się uda i wtedy zobaczycie jeszcze inaczej inwestycje z całej Polski, bo naprawdę brzmi ciekawie. Ale na razie tyle Was pozostawię. Pozostawię Was w niepewności, jeżeli chodzi o patronów, jeżeli chodzi o nowe rzeczy dla wszystkich, które Wam się pojawią. Tymczasem zobaczę się wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. No, dzisiaj to jestem naprawdę pozytywnie nakręcony, więc jest aktualnie 1:13, a ja jeszcze pewnie będę segregować pliki do drugiej, może trzeciej. Wiecie, te wszystkie filmy, które ja montuję, później muszę wrzucić na moje dyski, które mam pochowane. Takich dysków mam łącznie około 30 terabajtów. Jeden to jest kopia wszystkiego, pozostałe chyba z 5, każdy tam po 4 czy 5 terabajtów, to są dyski główne. Mam też oczywiście dwa dyski, gdzie obrabiam te filmy przez cały czas. Jak chcecie filmy o tym, jak to wszystko technicznie działa, mogę kiedyś Wam przygotować. Niemniej, żeby te filmy nagrywać nowe, muszę mieć filmy posegregowane. Żeby je posegregować, muszę powycinać ujęcia, które były tylko specjalne do konkretnych filmów i zostawić to, co jest do archiwizacji. Później w ten sposób mogę Wam wszystko pokazywać. A filmów aktualnie czekających w kolejce do archiwizacji jest, z tego co pamiętam, ponad 2 terabajty. Czyli te filmy czekają po prostu od czerwca. Więc muszę się ogarnąć i to w końcu zrobić. I właśnie dzisiaj to robię, mam pozytywny humor. Dobra, mniejsza z tym. Do zobaczenia najprawdopodobniej w najbliższy weekend i może niedługo ponownie z Domku na Drzewie. Cześć!